odsłoniętej tablicy pamiątkowej są zawarte słowa naszego wieszcza narodowego. Chciałbym, abyśmy wszyscy kierowali się tymi słowami. Honor myślą, z których błyska nowa, nowy duch i forma nowa. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny styrał moje lata młode, a póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, okrętem poszedłem pod wodę. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne moje serce spalą w aloesie. I ty, która mi dała to serce, oddadzą. Tak się matką wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zabiją mój pogrzeb oraz własną biedę. Jeżeli będę duchem, to się im pokażę. Jeśli Bóg mnie uwolni od męki, nie przyjdę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Co do mnie, ja maleńką zostawiam tu drużbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was, zjadacze chleba, aniołów przerobi. Proszę Jego Ekscelencję księdza biskupa o poświęcenie naszej tablicy pamiątkowej. Tablica, którą mam poświęcić, mówi o przeszłości. 50 lat minęło, ale także wybiegamy równocześnie jakby w przyszłość. Absolwentom tej szkoły chciałbym powiedzieć, że kiedy rok temu wizytowałem parafię w Dębnie Lubuskim, byłem również zapraszany do szkół i byłem również w tej szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tych, którzy stanowić będą o przyszłości tej szkoły jako jej absolwenci. Że to spotkanie dokładnie tutaj, na tym placu, było bardzo eleganckie ze strony wychowawców, nauczycieli i przede wszystkim uczniów. Mówię przede wszystkim, była ich duża gromada, a jednak uszanowali chwilę naszego spotkania, chwilę powagi. Myślę, że wyjątkowo. Wiele rzeczy przez 50 lat było jako pierwsze. I kiedy wizytowałem tutaj w Dębnie, odwiedzałem wszystkie szkoły, nauczyciele, niektórzy, którzy pewnie już są bliżsi emerytury, aniżeli początku swojej pracy, mówili ze wzruszeniem, z radością, że cieszą się, iż doczekali tej chwili, kiedy przedstawiciel Kościoła
przyszedł w mury szkolne, spotkał się z uczniami i spotkał się z nauczycielami. Wywiozłem bardzo miłe wspomnienia, także z tej szkoły, i chciałbym to powiedzieć tutaj wobec pani dyrektor, nauczycieli, absolwentów, że są pewnie godnymi spadkobiercami tych 50 lat tej szkoły, na które to pracowały lata 50. Każde pokolenie tu coś zostawiło i chciałbym zachęcić młodzież, by czytając tę tablicę ufundowaną w 50. rocznicę, czuli się zobowiązani, by honor szkoły wysoko nieść, by być odpowiedzialnym za wszystko to, co wypracowano tu w 50 latach, i by budować na tym fundamencie dalej. Naszego liceum ogólnokształcącego pana Antoniego Dobrowolskiego. Gości z gimnazjum w Strausbergu z dyrektorem panem Lucem Klinertem. Burmistrza miasta i gminy, magistra inżyniera Janusza Potasa.
Zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie, pana Jana Wicharza. Byłego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego doktora Stanisława Adamczyka. Pomimo trudności gospodarczych i braku nauczycieli,
zorganizowano pierwszy rok szkolny. Stan osobowy w roku 1945-1946 to 8 osób kadry pedagogicznej i 94 uczniów w 3 klasach gimnazjum. Grono pedagogiczne w tym roku szkolnym to organizatorzy szkoły: magister Józef Kornagel, profesor Antoni Dobrowolski, profesor Karol Zimnicki, profesor Władysław Kuhn, magister Franciszek Jasnacz, profesor Józef Abramowski, profesor Stanisław Janowski, profesor Bronisława Żelińska, ksiądz Antoni Kołodziejczyk. Byli to pionierzy oświaty, którzy przejęli główny ciężar utworzenia szkoły w różnych warunkach pierwszych lat odrodzenia polskości na Pomorzu Zachodnim. Dzieło pierwszego dyrektora, magistra Józefa Kornagla, kontynuują od 1951 roku do 1969 organizator szkoły podstawowej, w tym samym budynku profesor Antoni Dobrowolski. Od roku 1969 do 1976 magister Stanisław Adamczyk, obecnie doktor Stanisław Adamczyk. Od roku 1976 do 1980 profesor Karol Wisniewski. Od roku 1980 do 1993 magister Stanisław Łącz. A od 1993 pełni funkcję magister Stanisław. Można znaleźć wiele przykładów, że liceum ogólnokształcące błędnie swojej 50-letniej działalności dobrze służyło rozwojowi miasta i w znacznym stopniu przyczyniało się do utrwalenia polskości na najdalej usuniętych terenach Polski w nowych granicach. Miało również znaczący udział w rozwoju gospodarczym i kulturalnym miasta i regionu. 50 lat to bardzo dużo w życiu naszej szkoły. W 1951 roku już 44 pierwszych absolwentów opuszcza mury szkoły, a wśród nich obecny profesor tej szkoły, magister Jan Rafałowicz. Od tamtej pory nasze liceum ukończyło 3278 uczniów. Wielu spośród nich zajmuje ważne stanowiska w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego. Najwyższe tytuły naukowe osiągnęło kilkunastu absolwentów, a wśród nich pan Berys Giry, profesor doktor habilitowany, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, obecny na dzisiejszej uroczystości. Pan Jerzy Świdziński, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Włodzimierz Olszewski, profesor doktor habilitowany Centrum Onkologii w Warszawie. Pan Jerzy Rafałowicz, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Kazimierz Kałucki, profesor doktor habilitowany Politechniki Szczecińskiej i wielu, wielu innych, o których nie mamy dokładnych informacji. Wobec tego przepraszam wszystkich za to, że po prostu nie wymieniłam. Szanowni goście i absolwenci, dopiero po 50 latach można oficjalnie na dzisiejszej uroczystości jubileuszowej po
1950-51, którzy zorganizowali ruch niepodległościowy i działali w niebie. Za tą inspiracyjną działalność spotkały ich represje, a niektórych wyroki przed sądem w Szczecinie. Więcej o tym słyszeliśmy w obecnej szkole podstawowej nr 3. Szanowni goście i absolwenci, od 1976 roku Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład zespołu szkół imienia Juliusza Słowackiego. W bieżącym roku szkolnym kształcimy w zespole szkół 1200 uczniów. Największą szkołą jest Dupina, Liceum Ogólnokształcące, w którym kształci się 570 uczniów w 19 oddziałach. Pozostałe typy szkół, zespołu szkół to Liceum Ekonomiczne, Liceum Medyczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i Technikum Mechaniczne dla dorosłych. Bardzo dużo typów szkół. Grono pedagogiczne naszego zespołu liczy 60 nauczycieli, a wśród nich 15 absolwentów naszego liceum ogólnokształcącego. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, która podejmuje innowacyjne działania po to, aby nasza szkoła stawała się coraz bardziej nowoczesna. W ubiegłym roku dzięki pomocy kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim wyposażyliśmy drugą pracownię komputerową w 8 nowoczesnych zestawów komputerowych. Pozwoli to na rozszerzenie programu nauczania informatyki i utworzenie w przyszłym roku szkolnym w LO klas obrobionych informatycznych. Młodzież nasza uczy się języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Języków obcych uczy 6 nauczycieli, w tym ochotnik z amerykańskiego korpusu pogoni. Nasi uczniowie, tak jak i ich poprzednicy, osiągają sukcesy w nauce i w sporcie. Lista laureatów olimpiad przedmiotowych i mistrzów w sporcie jest długa i dużo czasu zajęło mi jej czytanie. Uważam, że największym osiągnięciem naszego liceum jest to, że wykształciliśmy tak liczną rzeszę absolwentów, którzy wnoszą znaczący wkład w rozwój naszego kraju. Szkoła nasza współpracuje z gimnazjum w Strasburgu, z miastem zaprzyjaźnionym gminą Krewno. Młodzież nasza spotyka się na wspólnych obozach w Polsce i Niemczech. Te kontakty pozwalają na konwersację językową i tworzą wspólną płaszczyznę dla młodego pokolenia przyszłej zintegrowanej wspólnoty europejskiej. Szanowni absolwenci, 50-lecie to uroczystość szkolna, która jest okazją do spotkania dawno niewidzianych nauczycieli i kolegów szkolnych. Obudzi to z pewnością wiele osobistych i pięknych wspomnień wśród kadry pedagogicznej, a przede wszystkim wśród absolwentów, którzy spędzili w murach tej szkoły swe najpiękniejsze lata. Jubileusz ten przypomina okres wielkiego młodzieńczego entuzjazmu, kiedy to w Dębnowskim liceum przygotowywali się do życiowego startu, poznawali arkana wiedzy stanowiące fundament przyszłych sukcesów w życiu. Kończąc, życzę wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym, rodzinnym i w pracy zawodowej. Dziękuję. Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że otrzymaliśmy tę nagrodę. To znaczy, że widzieli naszą pracę, nasze usiłowania. Przede wszystkim tym, którzy stworzyli życzliwą nam atmosferę. Pragnę tutaj podziękować swoim byłym dyrektorom, w szczególności panu dyrektorowi Antoniemu Dobrowolskiemu. Który z wielką życzliwością potraktował młodego, początkującego, niedoświadczonego nauczyciela. Patrzył na niego przez palce. Pragnę podziękować jego następcom, panu dyrektorowi Stanisławowi Adamczykowi, panu dyrektorowi Karolowi Winickiemu, niestety dziś już nieżyjącemu, panu dyrektorowi Łokowi, obecnej pani dyrektor Danucie Sawickiej. Pragnę podziękować koleżankom i kolegom, którzy stworzyli po prostu to jakąś życzliwą atmosferę, która zachęcała do pracy. No i na końcu wam, kochani absolwenci. Pani głosem dyrektora Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia, pana Ryszarda Kamielicza. Im człowiek jest starszy, im siła wzruszeń jest tak duża, że obawiam się, czy swoje wystąpienie w takim tonie zakończę. Szanowni pedagodzy, drogie koleżanki, koledzy, drodzy przyjaciele, spotkania okresowe różnych pokoleń w czasie zawsze pozostawiają chwilę wielkich wzruszeń, momentów uczuciowych i refleksji. Odczuwam to występując tu przed wami, ale tak się złożyło, że jestem jednym z tych, którzy tu w Dębnie 50 lat temu rozpoczynali naukę w szkole podstawowej, a później w różnych układach do dziś z tą szkołą, tą ukochaną szkołą współpracując. Dlatego pozwólcie, drodzy przyjaciele, koledzy, że w krótkim tym wystąpieniu nie odniosę się do naszych spraw uczniowskich, ale bo to będzie chwila indywidualna naszych rozmów. Pragnę natomiast w imieniu nas wszystkich odnieść się do naszych drogich wychowawców, opiekunów, nauczycieli. Przyjęci w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodą dyrektora zostali wyróżnieni. Magister Dorota Buczyńska, magister Jan Udamski, magister Czesław Grzybowski, magister Zbigniew Klaus, magister Maria Kowalczyk, magister Stanisław Łąk, magister Maria Moszyńska, magister Danuta Pogronowicz, magister Zofia Śluzar. Wymienionych profesorów proszę o wystąpienie, a panią dyrektor, magister Danutę Sawicką, o wręczenie nagród. Thank you.
i życzę dalszych.
ojczyznę. Wiatę dziewiczę jakoby. Lepę cię proszę nieco jaką twarz młodziana, smagława już męskim potem osypana. Prawie z ucisłym pięskiem połyska się w koło, jak gdyby włosy jasne. A do tego czoło należone uznanie, gdyż bardzo przypadek. Ona stały danej zieloności szatem.
w społecznej atmosferze. Ja tylko przypomnę, proszę Państwa, że podczas dzisiejszego wieczoru zdaje się grać dla Państwa zespół BAM w składzie Adam Kowalski i Damiana Przybylski. Zapraszamy Państwa do zabawy.